Wiosna i lato dla ptaków to okres gorączkowych zabiegań o rodzinę. Najpierw troskliwe budowanie gniazda, potem wysiadywanie, wreszcie karmienie i opieka nad potomstwem. Jest to czas wzmożonej pracy i uwagi, by dostarczyć mu odpowiedniej ilości wartościowego pokarmu i strzec je przed drapieżcami chętnymi na ich delikatne ciałka. Przyroda nie zna litości, toteż każda okazja uzupełnienia białka jest brana pod uwagę. Dlatego drobne ptaki często atakują duże drapieżniki, które zapędzają się w okolice ich gniazd. Wiele gatunków ukrywa swoje młode w dziuplach, niedostępnych dla drapieżników. Inne, jak remis, wyplatają misterne, kuliste gniazda, zawieszając je na cienkich gałęziach wierzb czy olch nad powierzchnią wody. Tam wysiadują jajka i donoszą pokarm. Ich pisklęta wykluwają się z jaj nagie i bezradne. W gnieździe pisklęta dorastają i stamtąd wkraczają w nowe życie. Są to tak zwane gniazdowniki. Ptaki wodne budują gniazda w trzcinach lub w ich pobliżu. Rodzice na zmianę wysiadują jaja. Ich pisklęta od razu potrafią pływać. Często chowają się w obliczu niebezpieczeństwa pod skrzydłami rodziców. Należą one do zagniazdowników. Bardzo ciekawym przypadkiem jest gongoł, malutka kaczka, która składa jaja w dziuplach drzew, czasem dość oddalonych od wody. Kiedy młode się wylęgną, następuje ich życiowy skok z dziupli na ziemię i wędrówka do wody. Maluchy wszystkich ptaków nie przypominają swoim wyglądem rodziców, jednak po kilkukrotnym pierzeniu ich wygląd się zmienia. Późnym latem i jesienią młode są jeszcze nie w pełni dorosłe, ale już mogą podążać za rodzicami w jesienną wędrówkę na południe Europy.